My jako rolnicy walczymy o całą Polskę, bo to jest w interesie całej Polski i powinno być. Także bardzo dziękujemy redaktorom. Jeszcze stary, ale coś powiem. Łyżeczka Ronia u mnie na polu została. Niech przyjedzie sobie, pozbiera na kompot. Kto tam chce na kompot sobie zebrać, tak? Już teraz susz jest. To już nie trzeba nic robić, tylko susz. Takie wie pan, jakie goda wierzchnie tego. Nie przyjadą sobie wezmę. A jaką organizację reprezentujecie? Czy wy jako rozdrobnieni rolnicy macie siłę przybicia? Na dzień dzisiejszy wydawałoby się, że nie. Ale patrząc na to, ile nas jest i jak są wszyscy zdeterminowani, no to liczymy, że cała Polska to usłyszy i cała Polska dopomni się o swoją tutaj dole, jak gdyby, o swój rynek pracy, o godność człowieka w Polsce pracującego. Gdzie chcecie przedstawić swoje postulaty i jakie to będą głównie tezy waszego dzisiaj strajku? Jakie są cele? Cele są takie, żeby nasza produkcja miała swoją wartość, z której każde gospodarstwo by nie mogło się utrzymać, godnie utrzymać, nie pracować poniżej i ciągle na kredytach, bo tak dłużej już się nie da, tylko żeby była opłacalność w tym rolnictwie, choć minimalna, ale żeby była. A jak to zrobić? Jak rozwiązać ten problem? Dlatego apelujemy do rządu, do naszych władz, do Ministerstwa Rolnictwa, żeby ten problem uregulować. Żeby usiąść do stołu i o konkretnych rzeczach porozmawiać, a nie o bzdurach, nie odpychać tylko tematu, bo aby zamknąć na chwilę temat i cicho, jest dobrze. Nie, trzeba to wreszcie rozwiązać w sposób racjonalny i taki długofalowy, żeby rolnik mógł patrzeć w przyszłość śmiało, mógł inwestować, mógł się rozwijać, żeby jego dzieci mogły śmiało przejąć te gospodarstwa, a nie uciec gdzieś za granicę i zostawić, niech upada. A próbowaliście zaprosić kogoś na rozmowy, czy wyjechaliście strajkować i tyle? Dzisiaj wyjechaliśmy tylko zaznaczyć ten problem, a przyszłość pokaże, do jakich tutaj jeszcze będziemy zdolni wyrzeczeń, jak gdyby, i jakich argumentów użyć, żeby nas naprawdę zauważono. Ale dzisiaj to jest takie pierwsze zamanifestowanie problemu. Solidaryzujemy się z rolnikami w całym kraju i chcemy, żeby nas usłyszano po prostu. Że nie jest to wymyślane, że tam jakiś pan Izdebski czy ktoś inny z jakichś innych organizacji powiedział, że wyjdźcie i my sobie tak wychodzimy, bo bez żadnego problemu. My mamy problem ten sam, jak rolnicy, mówię, we Wrocławiu, Szczecinie czy w Białej Podlaskiej. Ten sam problem dotyka i nas. I my o te problemy, jak gdyby, walczymy i chcemy je rozwiązać. W sposób jakiś racjonalny, mądry, uczciwy, a nie tam tylko przez manifestowanie. Macie swoich przedstawicieli w starostwie. PSL rządzi już drugą kadencję. Oczywiście. I wcześniej trzeba uderzać poprzez przedstawicieli lokalnych. To są nasze pierwsze próby, żeby media to zauważyły i myślę, że rządzący i w tym administracji tej bardziej lokalnej niech przekaże to dalej do tej rządowej i wtedy zobaczymy, jaki będzie odzew. Jeżeli nie będzie odzewu takiego, jak powinien być, rolnicy myślę, że wyjdą w całym kraju i jeszcze bardziej, bo inaczej to grozi upadkiem tylko. Nie zmierza to w żadnym innym dobrym kierunku, tylko... Czy z dzisiejszego strajku właśnie jakieś postulaty będą sformułowane? Jakieś... Ja mam jedno pytanie do pani Tukarskiej, do posłów PSL-u, żeby przyjechali u nas na województwo lubelskie, powiat Biłgoraj, żeby wyłapali wszystkie bobry razem z Tukarską. Tak, wszystkie posłów z PSL-u. Bo to, co my płacimy spółkę wodne, jako rolnicy, to wszystko idą na te bobry, te pieniądze. Żaden ruch nie jest uczyszczany, meliorowany, uczyszczany, niewycinany, niekuszony. Tylko wszystkie pieniądze, co rolnicy płacą, to idzie na te bobry. Niech Tukarska z tymi posłami z PSL-u przyjedzie i to wystrzela te... Ja się prosiłem, panie. 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 Ja się prosiłem, panie.